Cześć i czołem, drodzy widzowie. Po pewnej, trochę długiej, bo dwutygodniowej przerwie. Niestety zęby i starać się panu Łogu nie udały. I z tego to właśnie powodu swoje odchorować musiałem. No, w międzyczasie jeszcze kamera zaszwankowała, także nie wiem, jaka będzie jakość tego materiału, bo kręcę jeszcze inną kamerą. Będzie z różnych kawałków, różnej jakości poskładane. Ale nie to jest ważne. Ważna jest wiedza, jaką chcę wam przekazać. Teraz najmodniejsza jest tematyka II wojny światowej, żołnierzy wyklętych i wszystko, co z nimi związane, przykrywa resztę historii. Dlatego ze zbrojowni, z arsenału narodu polskiego wyciągam dziś kosę. Tak, dobrze słyszeliście. To proste, rolnicze narzędzie przez trochę ponad dwa wieki było symbolem wojowniczego i niezłomnego ducha Polaków. Zapraszam. Odkąd tylko człowiek rozumny zaczął konstruować narzędzia, bardzo szybko odkrył, że oprócz pierwszego zastosowania, dla jakiego je zbudował, drugim zastosowaniem prawie w każdym wypadku jest zabijanie innych ludzi. Choć przez tysiące lat przede wszystkim do tego zadania służyły miecze, piki, łuki, to gdy brakło tych narzędzi albo mucka zaskoczyła uczestników, to w ruch szły także siekiery, młoty, widły, grabie, no i właśnie kosy. Kosa jest większą wersją sierpa, narzędziem rolniczym znanym od starożytności. Lecz bardzo łatwo można przerobić ją na śmiercionośnego kuzyna piki. Pika zaś ma bardzo prostą taktykę użycia. Jest to długi kij, na końcu którego mamy coś ostrego. I kiedy atakuje nas przeciwnik uzbrojony w szable, widły albo krótszą pikę, to my dzięki temu, że mamy ją na długim kiju, jesteśmy w stanie dźgnąć jego, zanim on dźgnie nas. Najbardziej zaś przydatna jest wtedy, kiedy walczymy z przeciwnikiem na koniu. Kiedy mamy na przykład taką szabelkę albo miecz, to jeźdźcowi niewiele możemy zrobić. Ale gdy mamy pikę, możemy mu ją wbić w oko albo w nerkę i zrzucić go z konia. Pika jednak jest narzędziem typowo wojskowym i nie zawsze była pod ręką, a kosa była w każdym chłopskim gospodarstwie. Wystarczyło wprowadzić tylko parę drobnych przeróbek. Zazwyczaj przekuwano mocowanie tak, żeby dało się ostrze umieścić na sztorc i wzmacniano obejmami i wszelkiej maści gwoździami, nitami mocowanie do drzewca, żeby w trakcie dźgania i pchania cała konstrukcja się nie rozpadła. Gdy zaś było więcej czasu, to przerabiano ostrze tak, żeby bardziej było przystosowane do pchnięć niż cięć, a także dodawano różnego rodzaju haki i szpikulce, które pomagały na przykład zabijać kawalerzystów. Tym sposobem zwykła kosa stawała się kosą bojową, czyli kosą na sterydach. W Polsce najstarsze opisane przypadki użycia kos postawionych na sztorc to jest okres potopu szwedzkiego, kiedy to chłopi organizujący się w oddziałach partyzanckich z lubością przebijali nimi brzuchy Szwedów. Nie jest to jednak typowo polski wynalazek, bo tej prymitywnej broni drzewcowej używali chłopi na całym świecie, zazwyczaj w trakcie powstań, kiedy nie mieli możliwości zdobycia lepszej broni inaczej niż na martwym przeciwniku. Mimo to kosa bojowa największą sławę i uznanie zdobyła właśnie w Polsce. Tadeusz Kościuszko, weteran wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki, doświadczony wojskowy, wrócił do Polski, by w 1794 roku stawić czoła wezbranym masom rosyjskiej piechoty. Polska była wtedy już w stanie zaawansowanego rozkładu i nie miał za bardzo kto jej bronić. Ponadto ludzie nie byli przeszkoleni z obsługi broni palnej, której i tak zawsze brakowało. A te cudem zdobyte, bezcenne egzemplarze, kiedy dawano na przeszkolenie prostym chłopskim synom, zazwyczaj w trakcie już samej obsługi, zanim oddali choćby jeden strzał w stronę wroga, byli w stanie swoje piękne muszkiety popsuć. Kościuszko znał jednak pracę teoretyczną Józefa Pawlikowskiego pod tytułem Czy Polacy mogą wybić się na niepodległość? Stąd też miał pewien pomysł, jak zbudować armię z tak mizernej jakości materiału. Do udziału w powstaniu należało przekonać wielkie masy chłopskie, naprędce uzbrojone w piki oraz postawione na sztorc kosy. Te wielkie ludowe formacje oczywiście nie miały szans w walce jeden na jednego ze zwartymi kolumnami rosyjskiej piechoty uzbrojonymi w karabiny skałkowe. Była tylko jedna szansa, żeby chłop uzbrojony w kosę pokonał rosyjskiego piechura z karabinem z bagnetem. Formacja chłopska uzbrojona w kosy
musiała podejść do kolumny rosyjskiej, sprowokować Rosjan do dania salwy. Kiedy Rosjanie strzelali, chłopi musieli paść na ziemię i modlić się o to, żeby jak największa ich ilość przeżyła atak. I w momencie, kiedy Rosjanie już strzelili, chłopi wstawali z ziemi, podnosili swoje kosy i musieli jak najszybciej dobiec do przeciwnika i go zadźgać, zanim ten zdąży przeładować i oddać kolejną salwę. Gdy już jakimś cudem wystarczająca ilość chłopów dobiegła do rosyjskiej kolumny, to kosa na drzewcu była zdecydowanie dłuższa od rosyjskiego karabinu z bagnetem. Także jeśli już tylko udało się wystarczająco wielu żołnierzy doprowadzić do linii przeciwnika, walka była przesądzona na korzyść kosy. Podwaliny pod tę taktykę wyłożył Piotr Aigner w swojej pracy wojskowej o tytule Krótka nauka o pikach i kosach. Normalnie tego typu formacje byłyby wykorzystane tylko i wyłącznie w rodzaju milicji, wojsk tyłowych, zabezpieczających, ale ponieważ na Polskę niczym Czarne Morze waliła chmara ruskich, każda para rąk była potrzebna na polu bitwy. Tadeusz Kościuszko miał wielki autorytet i potrafił go wykorzystać. Jego generałowie na krakowskich Błoniach zebrali oddział ponad 2000 chłopów uzbrojonych w przekute na sztorc kosy. Magistrat miasta Krakowa na szybko musiał opróżnić swą kasę, by jakoś tą szarańczę jednolicie umundurować, żeby na polu bitwy było wiadomo, że to są swoi. Pieniędzy, czasu i możliwości logistycznych starczyło tylko na to, by każdego ubrać w białą chłopską sukmanę i czerwoną rogatywkę zwaną krakuską. Tak oto narodzili się kosynierzy. Chłopi, traktowani do tej pory jak niewolnicy, ramię w ramię ze szlachtą, stanęli na polu bitwy do walki o niepodległą Rzeczpospolitą oraz własne prawa. Hasłem na ich sztandarach, które narodziło się w tamtej epoce, było żywią i bronią, co było szczególnie symboliczne, bo kosa, dopóki była w swoim pierwotnym zastosowaniu, służyła do uprawy roli, a po postawieniu na sztorc służyła do obrony tego, co chłop zbudował. Oczywiście niewielu wierzyło w to, że tego typu formacja ma jakikolwiek sens. Ale śmieszkowanie skończyło się wtedy, kiedy pod Racławicami oddział kosynierów zmasakrował rosyjską piechotę i gołymi rękoma zdobył rosyjskie działa, tak bardzo potrzebne wtedy stronie polskiej. Od tego momentu formacja kosynierów stała się czymś w rodzaju absolutnego must have, punktem obowiązkowym każdego polskiego powstania przeciwko zaborcom. Insurekcja kościuszkowska zakończyła się porażką, ale polski niezłomny duch w narodzie trwał. I tak oto w 1831 roku ponownie rzuciliśmy wyzwanie Rosji. No i znów na polach bitew pojawili się kosynierzy. Na przykład w oddziale sławnej kobiety powstaniec Emilii Plater większość jej oddziału stanowili chłopi uzbrojeni w kosy postawione na sztorc. Wtedy jednak już to była inna wojna, partyzancka, i było też inne założenie wykorzystania kosy. Jak to powiedział w następnym wielkim powstaniu, powstaniu styczniowym, jego pierwszy dyktator Ludwik Mirosławski: kosami zdobędziemy karabiny, a karabinami zdobędziemy armaty. Zanim jednak taki kosynier zdobył na Moskalu karabin, stosowano tą samą taktykę, co za czasów Tadeusza Kościuszki. Kosynierzy wystąpili w paru bitwach pod Ostrołęką, Kołem czy Kockiem, ale ogólnie w 1831 roku ta formacja już niezbyt się sprawdzała. Powstanie zostało przegrane, a kosy, jak i sprawa chłopska, ponownie na kilkadziesiąt lat zniknęły w mroku historii. Jeszcze gorzej kosynierom poszło w trakcie Powstania Krakowskiego w 1846 roku, kiedy to zostali dosłownie zmasakrowani w bitwie pod Gdowem. Zginęło ponad 150 kosynierów, a Austriacy stracili jednego konia. Ostatnim wielkim momentem w historii kosy bojowej jest Powstanie Styczniowe. W 1863 roku Polacy znów uciekli do lasu, by rzucić wyzwanie zaborcy rosyjskiemu. Jednakże tym razem chłopi już tak masowo nie poparli zrywu i trzeba było dopiero przekonywać ich do współudziału, ale mimo to kos nie zabrakło. Nie zabrakło ich dlatego, że zabrakło reszty innej broni. Przygotowywano oddziały, tak zwane partie powstańcze, to nie pomyślano o tym, żeby zawczasu zacząć magazynować broń, którą będą walczyć. No i tym sposobem, choć branka zaskoczyła w styczniu 1863 roku konspiratorów, do walki ruszyło około 7000 powstańców uzbrojonych w mniej niż 1000 sztuk broni palnej.
Marzeniem każdego z powstańców było posiadać nowoczesny rewolwer kapiszonowy. Ta piękna, prosta, szybka i śmiercionośna konstrukcja była jednak białym krukiem. Drugą pozycją na liście życzeń był karabin. Jednakże nowoczesnych karabinów kapiszonowych brakowało, dlatego większość używanego sprzętu to były stare karabiny skałkowe albo fuzje myśliwskie, których i tak brakowało. Przypadała mniej więcej jedna sztuka na 10 powstańców. W obliczu braku broni palnej pozostawał jeden ostateczny wybór – kosa. Oprócz kos kuto oczywiście także piki, ale to kosa stała się symbolem powstania. Gdy tylko w danej partii powstańczej starczyło ludzi, formowano oddziały kosynierów liczące od 2 do 6 rzędów. I tutaj stosowano taktykę walki podobną do tej z czasów muszkieterów. Mniejsza grupa, mniej liczna, z bronią palną wychodziła przed oddział i strzelała do nacierających Moskali. Następnie cofali się za kosynierów, żeby przeładować, a kosynierzy w tym czasie osłaniali tych uzbrojonych w broń palną przed atakami piechoty i kawalerii. Tym razem jednak nie starano się już tak polegać na mistycznej sile kosy i systematycznie wymieniano uzbrojenie na zdobyte bądź kupione za granicą karabiny kapiszonowe. Kosynierzy w powstaniu styczniowym mieli swoje wielkie momenty, jak pod Grochowiskami czy Węgrowem. Jednakże były to już ostatnie podrygi. W epoce nowoczesnych gwintowanych karabinów kapiszonowych, nie mówiąc o pruskich iglicówkach na nabój scalony, które już wtedy były na polach bitew, nie mieli absolutnie żadnych szans. Ponadto w trakcie powstania car uwłaszczył chłopów, czyli dał im na własność ziemię. I każdy z tych biedaków dostał tam po hektarku, który musiał potem podzielić na 12 swoich dzieci. I to praktycznie rozmontowało na pewien czas ruch chłopski. Chłop, dostawszy swoje małe poletko, zyskał coś, o czym marzył od wieków. Własność. I bardziej był zainteresowany walką o to, by nie umrzeć z głodu, niż walką o niepodległą Rzeczpospolitą. W 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa. Nastała epoka samolotów, karabinów maszynowych, nowoczesnej artylerii i gazów bojowych. I wydawałoby się, że absolutnie nie ma się co już bać tego, że gdzieś tam się pojawią chłopscy powstańcy z kosami. Zwykły pluton uzbrojony w karabiny Mausera byłby dla nich śmiertelnym zagrożeniem, nie mówiąc o karabinie maszynowym. Mimo to, wkraczający do Królestwa Polskiego Austriacy i Prusacy rekwirowali chłopom kosy. To był symbol. I na właśnie siłę tego symbolu liczył Józef Piłsudski, maszerując na Kielce, chcąc wywołać w Królestwie Kongresowym powstanie. Chłopi jednak nie powstali. Żadne walki większe nie wybuchły, nikt kos nie kuł na sztorc i wydawałoby się, że to jest koniec tej historii. 1 września 1939 roku, kiedy Niemcy zaatakowali Polskę, w Gdyni robotnicy milicji PPS, czyli Polskiej Partii Socjalistycznej, postanowili pomóc żołnierzom w obronie ojczyzny. Zebrali więc oddział w sile kompanii i pomaszerowali do jednostki wojskowej, żeby zgłosić się jako ochotnicy do walki. Jakież musiało być zdziwienie żołnierzy pilnujących koszar, gdy zobaczyli maszerujący w ich stronę oddział ludzi uzbrojonych postawione na sztorc kosy. Oczywiście z kosami nie poszli do walki, żadna kosa Niemca wtedy nie przebiła, bo od razu wydano im wszelką dostępną broń palną i oddział ten aż do 19 września walczył z użyciem karabinów Mausera. Jednakże faktem jest, że do boju wyruszyli z kosami i tak zwani gdyńscy kosynierzy byli ostatnim wystawionym do boju przez Polskę oddziałem z takim uzbrojeniem w historii naszego oręża. To było ostatnie wystąpienie żołnierzy polskich z kosami w ręku. Kosa do dziś, po tylu latach, przetrwała w Wojsku Polskim tylko w jednym miejscu. Na skrzydłach i burtach samolotów 1. Eskadry Lotnictwa Taktycznego Warszawa. Ich MIG-i 29 mają na sobie emblemat odziedziczony po sławnej eskadrze amerykańskiej, która walczyła w czasie wojny polsko-bolszewickiej po naszej stronie, broniąc naszego nieba. Symbolem tej eskadry jest nawiązanie do historii wspólnej Polski i Ameryki, a przede wszystkim do postaci Kościuszki, który wprowadził kosynierów na pola bitew. I jest tam krakuska, 2 skrzyżowane kosy, no i amerykańskie paski oraz gwiazdki. I ten emblemat, co jest ironiczne, który niesie na sobie broń,
która w momencie już pojawienia się na polu bitwy miała niewielkie szanse na sukces i była przestarzała, by dziś w warstwie symbolicznej strzec naszego nieba. Korzystając z okazji, pozdrawiam lotników, którzy dumnie reprezentują ten symbol na polskim niebie, czołem. To by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Nie zapomnijcie oglądać następnych filmów. Teraz już trochę lepiej się czuję, więc myślę, że wreszcie na przykład rogatywkę w najbliższym czasie zrobię. A tymczasem z Wami się żegnam, dziękuję i życzę dobrej nocy. Cześć i czołem.